Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie Państwa bardzo serdecznie Państwa witamy. Kulturalnie. W programie... satyrycznym, motoryzacyjnym. Ja chciałem powiedzieć innego. To jaki on jest? Motoryzacyjny, satyryczny. Ale dzisiaj oczywiście będzie na poważnie. O zwierzętach. O zwierzętach. I teraz tutaj Krystyna Czubówna. Widzicie, jak przez miasto porusza się ten czerwony, uniwersalny zwierz. Robert gdzieś zabłądził, gdzieś w mieście. Nie wiem, do czego zmierzasz. Do tego, że to jest taki, no, taki samochód, który można pojechać wszędzie. Tak, to jest samochód w ogóle Do tego zmierzam, że można go podnieść, bo widziałem, otwierałeś maskę, on ma pneumatykę, można go podnieść pojechać w teren. Można. Właśnie, to jest samochód, który jest niesamowicie wszechstronny, dlatego że tak, z jednej strony, to umówmy się, to jest kwestia bezdyskusyjna, jest ładny to najbardziej elegancki SUV na rynku. I tutaj my w dresach. Ja nie w dresie, ale w kaszkiecie przynajmniej. No właśnie, dzisiaj się źle ubrałeś do tego, no zawsze. Ja ubrałem się stosownie do auta, którym przyjechałem, tam stoi, proszę bardzo, bardzo ładne, sportowe, przepraszam, ze sportową żyłką, takie S-Line, bardzo ładne, niebieskie. No dobrze, ja mogłem założyć olejaka Barbura, ale tym razem stwierdziłem, że jednak jest troszeczkę za zimno, mam kaszkiet przynajmniej. Mamy Range Rovera. Range Rover. Velara. Velara, bardzo ładny samochód, bardzo mi się podobał już kiedyś. Tak, bo to jest samochód, który jest na rynku od 2017 roku. I co, zestarzał się przez ten czas? Nie, nie zestarzał się w ogóle, on cały czas wygląda jak Range Rover. Jest taki... Nie, on cały czas wygląda jak dzieło sztuki nowoczesnej. To jest sztuka użytkowa. Zobacz. Sztuka użytkowa, tak. I tutaj mamy atrapy, sztuka użytkowa. A i tam ty się czepiasz detali, atrap i tak dalej. Ale spójrz na niego, stąd spójrz. Spójrz z boku. O kurde. Poczekaj, schowam. Olać to, olać Range Rovera. No WS-ka, no pięknie. SHL-ka nawet. Nie, SHL. Co to było? Nawet SHL-ka. SHL-ka? SHL-ka. No nie, no coś pięknego. Nie, nie, to już kurde cały show zabrał, nie no. Ja bym się przyjechał SHL-ką. Dobra, wracamy do Velara, który nie zostawia tak pięknego zapachu jak ten motocykl dwusuwowy, który przejechał. Wiem, on tutaj, ale on tutaj wypluł więcej wszystkich cząstek stałych niż ten na całych, tak. Ale, no, coś wspólnego te dwa pojazdy ze sobą mają, co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie oczywiste, mają silniki spalinowe. Ale tutaj jest silnik czterosuwowy, tam jest dwusuwowy. Tak, i tu jest silnik sześciocylindrowy. Czyli ma sześć razy więcej cylindrów niż w SHL-ce. Tak, niż tamten. Nie dość, że to pojemność jest silnik... też jest większa. No. Tak, to jest 3-litrowy silnik, słuchaj. Otwórz, bo będziecie... 3-litrowy silnik, zagrzał ręce. Podwójnie doładowany. Podwójnie doładowany. Znaczy podwójnie doładowany, czy ma twin scrolla, bo... On ma, zdaje się, i turbosprężarkę, i kompresor, ale jest... A, no bo chodzi mi to, czy ma dwie, to jedną na jedną, drugą na drugą, nie, czy ma... to jest sześć cylindrów w rzędzie, proszę pana. W rzędzie? Sześć cylindrów w rzędzie, to rzadka rzecz. Pan patrzy, sześć cylindrów w rzędzie. To na pewno ma twin scrolla i to taki tam podwójnie doładowany, dwa wirniki ma. Nie znasz się, czekaj, nie, bo tu naleci tego, z syfu naleci, no. A nie, z tym też się... Chwila, z tym się dowiedzieć. Nie zgub tego, potem będzie tu w oleju wszystko. Nie, no nic nie widać, no. Ja widzę, że nic nie widzę. No jest chłodnica powietrza doładowującego. Jest. To jest skomplikowany jakiś, nie? No, to jest no bardziej to skomplikowane, wiesz. No jest, no tutaj powietrze chłodzi. Czekaj, tu w ogóle napchali tej techniki, technologii. O, ale tempo. Wczoraj wieczorem zamówiłem, dzisiaj już paczkę czeka. Ale co, ty taki samochód zamówiłeś wczoraj wieczorem? Nie, nie, nie zamówiłem wczoraj wieczorem takiego samochodu, ale nie no. Kuna tu była. No kuna mać. No była, no. Była kuna. No była, no. Ale jeździ, słuchaj, jeździ i słuchaj, o dziwo żadne kontrolki się nie zapalają. Była kuna. Dobrze, że na przykład tu nie gryzła. Tylko tu. Wiedziała gdzie gryźć. Poczekaj, bo ja teraz nie mogę tego zamknąć, nie mogę... No i co, popsułeś. No właśnie nie chciałem popsuć. No tutaj masz takie kulki i na te kulki no trzeba No właśnie wetknąć, staram się, a to nie chcę trafić. No to traf, no. Po palcu. No a co ja robię? Widzisz, nie zostałeś przeszkolony do zdejmowania tej pokrywy. No i nie bez przyczyny w niektórych nowych... Poczekaj, bo tam już weszło, a tu nie weszło. O, weszło. Zasadniczo
Prawie weszło. Prawie? Się... Czekaj, no to... No, no i weszło. Wespół w zespół. Naprawiliśmy. Naprawiliśmy, tak. Popsuliśmy, naprawiliśmy. Tak, zajebo, bo się wzruszyłem tego wszystkiego. Wzruszyłeś się. Nie fałszustka, tylko rzędowa szóstka. Rzędowa szóstka. Rzędowa fałszustka. Rzędowa tak. Szóstka. Mówisz, jak pisze czasami ta sztuczna inteligencja teraz. Dobrze, rzędowa szóstka. Rzędowa szóstka, no. No taki dobrze. Szlachetny napęd. No, to rzadki, a jest tu jakiś wspomagacz? Nie wiem, mówisz można o prądzie? Gniazdko, nie ma, hybryda, plug-in. Nie ma, tu jest 400 koni. Poczekaj, bo ja się wzruszam, cały czas płaczę z tego Wzruszasz. Powodu. Bo to jest jeden z takich ostatnich samochodów na rynku. Ojeja, Piotrek będzie płakać. No, zobacz, no łzy w oczach. Czekaj, bo na strzelać spryskiwarze reflektorów, to nie są słabe reflektory jak tak. Zobacz, jaki on jest aerodynamicznie dopracowany, zobacz. Ja wiem, tutaj masz... Spoilery, dyfuzory. A nie tam spoilery. Żaluzyjki. Żaluzyjki, to się otwiera, się zamyka, no przecież... jak trzeba. A jak nie trzeba, to jest zamknięte, no, żeby nie chłodzić. No nie no. Dobra, 400 koni, pod maską. Ładny jest. Napęd na 4 koła, nie tylko w wersji 400-konnej, tylko tego samochodu się nie da kupić jak w większości innych SUV w wersji z napędem na jedną oś, tylko obowiązkowo, tak jak powinno być. Tylko na 4? Musi być. Musi być. Ładny no. I ten samochód ma jeszcze jedną rzecz, którą uwielbiam. No. Pneumatyka. No to ja wiem, pneumatyka jest fajna. Pneumatyka i to jest naprawdę I świetne. Ma duże opony. Znaczy ma profil, wielkie, profil ma. Ma wielkie duży, koła, duży. Ma dosyć baloniaste opony w tym egzemplarzu akurat. No fajnie, no. Czekaj, bagażnik. Ma! Ma bagażnik. Trzeba do środka zaraz, kurde, bo to zimno. Zimno! O! No ma. Dobrze ponad 500 litrów, a według niektórych prawie 700. Zależy jak to liczyć. Bo tu są jeszcze jakieś schoweczki pod spodem. No są schoweczki pod spodem. On jest dosyć płaski. A nie, to do foteli to. Ale... To nie będę składać. Nie no, jak chcesz, to możesz złożyć. A, i chcesz opuścić teraz zawieszenie. No właśnie, opuściłem już. No. Bardziej się nie chce. No już teraz zobacz, jak się kółka schowały w nadkolach dosyć mocno. Ale mogę też podnieść. Patrz, się bardziej podnosi niż opuszcza. W sensie, jak chcesz mieć lepszy trening, jak wkładasz zakupy, to możesz sobie podwyższyć, żeby mieć ciężej. No i teraz jest wysoko, no. I teraz jest prawie terenówką. Dobre to jest, to mi się podoba. Będę tak stać teraz i... Będziesz się bawił. Skończy się tam w końcu w tym zasobniku ciśnienie i nie będzie zabawy. To się no. Kompresorek włączy. O, i hak jest. Czy nie ma haka? A nie wiem, wiesz? No jest guzik. To jak jest guzik? Ale się nie składa. Jest! No widzisz, jak praktyczne auto, a sprawdzałem w danych technicznych. Jest hak. 2,5 tony może na tym haku być. 2,5 tony na haku. 2,5 tony. Nie jest to może jakiś tam rekordowy wynik, bo takie duże SUV-y, takie co to mają właśnie po te kilkaset koni, ale też są cięższe. Jedzie i przeszkadza. Kurde. I rozprasza. No więc ja duże SUV-y czasami mają 3 tony na haku, albo 3. SHL-ką to... Ale 2,5 tony to już jest taka masa, że można koniowóz ściągnąć. Albo super, łódkę. Z koniem. Z koniem. No SHL-ka. No SHL-ka, no. Na sztywnym tyle. Jak żywa. Pom, 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 pom. Ale wiesz co, strasznie mało oleju. No właśnie się musi... Mało oleju. No mało. Ja lałem więcej. No ja też. No dobrze, no jest no. Bagażnik. Siadaj za kółko. Za kółko. Siadaj za kierownicę. Tutaj mamy ekran, wszystko. Tak, i możemy sobie zobaczyć, jakie wymiary ma nasz pojazd. 4,80 długości, nie mało. Na wysokości wsiadania. Wysokość wsiadania to jest 16 cm. I teraz jak zrobię... Prześwitu wtedy mamy. 16 cm prześwitu. Jak tu. Zrobisz sobie tutaj, o tu. O, i tu mi się podwyższysz, zwiększy. Tak. No. To będziesz miał najpierw 21 cm, to jest taka wysokość do jazdy i to jest już całkiem niezły prześwit. To jest prześwit tu, jak... Tu. To on jedzie. Jak skończy, to ci powie. Podwyższa się. Widzisz to? No czuję przecież. No. Podwyższa się. No. No i co? No mógłby już coś... O. A nie, poczekaj, teraz go ustawiliśmy do wysokości do jazdy w terenie. 25 cm prześwitu. No widzę właśnie. 25 cm prześwitu. Kąty. Całkiem przyzwoite kąty. Tak, no to jest już, to są już parametry takie, że teoretycznie, gdyby komuś nie było tego pięknego auta, szkoda. Start, stop można wyłączyć. Wiesz, że mi nie przeszkadzał? W ogóle nie odnotowałem, że jest. Wybrano program
Czekaj, bo już tu, ten poziom. No to jest taki poziom, gdzie będzie tu 21 cm. Proszę, już jest. Tu mamy żwir. Kaktusy. Jaki żwir, jakie kaktusy? Proszę no, kaktusy, pana, no. Program komfortowy na drodze, chyba że chcesz w teren pojechać. Nie chcę. Dynamiczny. Demoniczny? No. To mi się podoba, to jak to tutaj to wszystko jest zmontowane. Wiesz co, ja tutaj mam wrażenie, że jednak troszeczkę ta koncepcja się zestarzała w porównaniu z kilkoma innymi samochodami. Ale cały czas wygląda to dobrze. Wiesz co, to jest takie nie narzucające się, aczkolwiek ja bym wolał jednak trochę inną obsługę tego na dole, bo tutaj mamy tą szybę taką, wprawdzie z fizycznymi pokrętłami na szybie. Fotele naciśnij. No i wszystko jest napisane. No ale jest napisane, ja bym wolał, żeby to było jednak wszystko na fizyczne przyciski. Co... Klimatyzacja, no jest, tak, podgrzewanie, masaż, klimatyzacja. Z rzeczy w klimatyzacji pojazd. Nie podoba mi się to, że na przykład nawiewem się steruje niezbyt wygodnie, intuicyjnie, ale... Coś nacisnąłem. No nacisnąłeś, że chcesz w teren wjechać pewnie. Ha? Wiesz? No i teraz będziesz wiedział, co się dzieje z samochodem. Tak. I wszystko widać. Jesteśmy 99 metrów nad poziomem morza. Komfortowy. No tylko informacje włączę. No. No to co, będziemy jechać chyba. No i gdzie ty? To jest, proszę pana, tu... No właśnie szukam tego. Elektronicznie. W każdym normalnym samochodzie to jest z lewej strony. Ale on może mieć kierownicę z prawej, albo z lewej, albo... Pięknie jest. Światełko. Wiesz co, jest tak... Co? Jest tak godnie, no. Może nie jest jakoś super, mega nowocześnie. Ale jest ładnie. Mamy zawieszenie pneumatyczne, ale zdziwisz się troszeczkę być może, bo aż tak niesamowicie jakoś komfortowo nieruchomości wcale, nierówności wcale nie wybiera. W sensie, że on fajnie płynie po drodze, jest przyjemny, ale zobacz, tutaj na takich garbach to poczujesz. Ale to są auta z pneumatyką, które dużo delikatniej się obchodzą z tym. Ale to jest duże auto. Jakie duże? 480. To tak taki... czuję się, jakbym siedział w dużym aucie. Nie, no 480 to jest takie w sam raz auto. No, tak, tej wielkości samochody lubię. On jest tak, wiesz, no w połowie skali jest przecież mniejszy Evoque. No jest, jest jeszcze Range Rover. No właśnie, taki duży Range Rover taki jest. Range Rover. Taki Range. Ale mi się nigdzie nie śpieszy, ja... Bo pośpiech... Pośpiech poniża. Poniża, więc się nie śpieszmy. Ale gdybyśmy bardzo chcieli się śpieszyć... Ja wiem, to jest czym... 5,5 do setki. Ile koni? 400? 400 koni. 5,5 do setki. Chciałem ci powiedzieć, że 5,5 do setki i max jest na poziomie 250 km na godzinę. Ilu? 250 na godzinę. 250? Po co tak szybko? 250 na godzinę. Jeszcze nigdzie tak szybko jeździć nie można. Można, w Niemczech. No w Niemczech. Czekaj, bo tu auto chcę włączyć, nie wiem czy włączyłem. To auto już włączyłeś, jedziemy. Czy nie włączyłem, kurde, no jedziemy w teren. Centrum miasta, ale w teren. Nie wiem, tutaj mi jakaś silna kontrolka się miga, nie wiem, co nacisnąłem wcześniej. Że chcesz zjeżdżać z górki, żeby ci utrzymywało prędkość, chcesz? Ja nie chcę zjeżdżać z górki. No zaraz będziesz zjeżdżał z górki. Że tak jak już na początku zauważyłeś, nie wiem, czy to nie zostanie wycięte, że to jest takie uniwersalne i wszechstronne auto. Dlatego, że z jednej strony masz samochód, który... patrz, radiowóz ekologicznie elektryczny. Ciekawe, o ile mu się zasięg zmniejsza, jedzie z sygnałami. Nie wiem, ale nie za bardzo to nie przyspiesza. Nie, no przyspieszy. Nie, no poszedł jak dzik. Ale to elektryki się nadają na radiowozy, jak po widać. Mieście, no. Jak po mieście? Mało co. Znaczy wiesz, ja jestem bardzo zaskoczony tym, jak się u mnie w okolicy sieć ładowania rozwija. Chcę ci powiedzieć, że w tym mieście powiatowym, co to obok niego mieszkam, właśnie powstaje pierwsza ładowarka. W najbliższej odległości mam już dwie ładowarki o mocy 100 kW.
Ale nie wiem, po co mi to mówisz w tym samochodzie, który to samochód nie potrzebuje ładowarki, tylko stacje benzynowe. Stacje benzynowe mam pod nosem. No, patrz, jakie pułapki. No i to jakie? No. Stacje benzynowe mam wszędzie. A wiesz, co jest jeszcze więc ciekawsze? Wiesz, nie muszę mówić, ile jest stacji benzynowych w okolicy, bo jest dużo. Ale w tym samochodzie ciekawsze jest jeszcze to, że wiesz, przywykłem do tego, że Land Rovery, Range Rovery nie są przesadnie oszczędne. Szczególnie te benzynowe jeździmy. Przesiadłem się z normalnego z samochodu. Przesiadłeś się do. Teraz próbuję znaleźć. Nie, to nie tu. Czego ci trzeba? Komputera pokładowego. O, nie tu. Wiesz co, w tym samochodzie prościej dotrzeć do tej do informacji, o której ci chodzi. Tutaj. To. Halo? Nie ma. Dobrze. Chciałem ci właśnie powiedzieć, że to jest całkiem oszczędne auto, ale po tym, to, co tutaj widać, to nie jest. Ale to nie jest prawda. Ale to jest prawda. Od wyruszenia przecież. No. To nie jest prawda, samochód stał z włączonym silnikiem dłuższą chwilę. 10 teraz minut stał. No. Jedziemy chwilkę, więc to nie patrzcie na to. No więc ja byłem zdziwiony. Chcesz historię zobaczyć, to zobacz historię. No są momenty, kiedy niestety 15 na 100 ten samochód spalał. No bywa, no. Ale. Ale? Ale też da się nim jeździć tak na co dzień, zużywając około 10 litrów na 100. SUV-em, który ma benzynowy silnik o mocy 400 koni. No ale to przecież normalne, no Porsche... 80 no, ale... litrów zbiornika paliwa. Ale to mnie w ogóle... 9-10 litrów na 100. To mnie w ogóle nie zaskakuje. Bo jak pojechałem w trasę Panamerą, ale dwulitrowy taki będzie palił momentami więcej. No bo dwulitrowy. Dwulitrowy się męczy. Dwulitrowy się męczy, a większy się nie męczy. No. Jak pojechałem w trasę Panamerą Turbo S, czy jak się ona tam nazywa, tą wzmocnioną, no. Tak. To jak przy takiej normalnej jeździe, to ona poniżej 10 to bez najmniejszego problemu, a to ma koni jeszcze więcej niż taki Ewok. No taki Ewok, no 400 koni. Jedziesz sobie powolutku, silnik za szybko się nie kręci, on się nie męczy. On ma teraz mniej więcej obroty biegu jałowego, tak? Niewiele ponad 1000 obrotów, tak? Dokładnie tak, sobie no. No i się toczymy. On bardzo przyjemnie burczy sobie, a jak przyspieszasz dosyć gwałtownie... I przy takiej jeździe, no to jest po prostu super, no. No teraz bo akurat jest mniej super, oj tam. Nie patrzcie na to, naprawdę, da się w tym samochodzie uzyskać takie średnie zużycie rzędu 10 na 100, co mnie bardzo zdziwiło. Podejrzewam, że dałoby się nawet mniej. Bardzo, bardzo miły samochód, tak powiem. Bardzo dobry jest. Na przykład jeśli ktoś ma budowę i wozi ciężkie rzeczy, to dzięki pneumatycznemu zawieszeniu... Tak, nie widać, że wozi ciężkie rzeczy. Nie widać, że wozi ciężkie rzeczy. No i 2,5 tony na haku, czyli betoniareczkę można sobie zaciągnąć. No. Ale nie tylko, można właśnie koniowóz, łódeczkę. Koniowóz też. To jest cudownie uniwersalne auto, bo dzięki pneumatycznemu zawieszeniu naprawdę jesteś w stanie jeździć po kiepskich drogach. Dzięki napędowi na 4 koła, całkiem sprawnemu, da się przejechać po płocku, po śniegu, po sypnym, kopnym piasku. I ten samochód naprawdę daje sobie radę. Jest miły, sympatyczny. Jest miły, fajny, sympatyczny, no. Jest ładny. A ile to kosztuje? Bo ja teraz jestem, nie żeby na etapie zmiany dosyć, samochodu. Wiesz co, mam wrażenie, że cennik, który tutaj dostałem już... Tylko chciałem wiedzieć, czy to jest bardzo drogo, czy bardzo, bardzo drogo? Czy drogo... No, wiesz, ja zawsze w przypadku takich samochodów, które są tak wszechstronne, mówię, że no dobrze, no płaci dużo, ale podzielmy przez dwa, no bo masz samochód, który jest tak wszechstronny, że jest z jednej strony, no powiedzmy, że terenów... Popsuli nam strony... teren! No właśnie, naprawili. Popsuli. Ten Czaskowski to w ogóle... Popsuli nam teren. Tu był piękny shooter. No. Pełen dziur. No i komu to przeszkadzało? Droga gruntowa. No i właśnie komu to przeszkadzało? No. No mi właśnie. Na pewno nie, no. No. Taki był teren w centrum miasta. No. Popsuli. No tam nie wjadę przecież, no.
wiesz, no jako ucieczkowy samochód to się nadaje. Ale poukładali, kurde, o proszę. No tak, tak, tak. Zdaje się, że nie ty jeden, no to o, to tutaj. Tutaj jest gwiazda. Nie, no nie róbmy tego, nie róbmy nie, tego. Nie, nie, nie. My jedźmy. Na zdjęciach zachowujemy się grzecznie, jedzimy tam, gdzie można. A jak nie robimy zdjęć, to jeszcze bardziej. A jak nie robimy zdjęć, to jeszcze bardziej, dokładnie tak. No bardzo fajny samochód, tak powiem. Bardzo fajny, żeby oczywiście nie słodzić aż tak bardzo, no pół bańki trzeba za niego dać, tak? W tym wyposażeniu ponad pół bańki. To dużo. To jest taka już prawie, że to w zasadzie topowa wersja tego modelu, więc ponad pół bańki. Ponad pół bańki wyjdzie. Wiesz co, no możemy mieć hybrydę z co podobnej mocy, plug-ina, tak? Możemy mieć słabszego, tu jeszcze w gamie diesel był i w ogóle, już nie ma diesla? Nie wiem, wiesz, nie sprawdziłem. No dobrze, nie tym się zajmowałem, natomiast... Zajmujmy się tym. Jak na wszechstronne auto, które jest super eleganckie, naprawdę, zobacz, to jest super elegancki samochód. Komfortowy. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że to jest samochód tej marki, który jest. Range Rover. Nie nastawiałbym się na absolutną bezawaryjność. Ale tu są bułeczki mięciutkie. No. Nie, no nie, 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 to nie są tak mięciutkie. No nie, są jak, nie, nie są jak to nie jest jak w S-klasie, tak? Albo jak w BMC 7. Nie, nie jest. Są twarde. No. Ale nie jest źle. Jest miło. Jest to bardzo sympatyczny. Właśnie, a propos tej ciszy, przez to, że to jest super aerodynamiczne auto. To jest cicho na autostradzie. To jak jedziesz po autostradzie, to ten silnik sobie tam delikatnie burczy, mruczy, a tak poza tym to jest cicho. Nie ma tak jak zwykle w dużych SUV-ach, gdzie właśnie słychać szum powietrza wywijającego auto, tylko jest przyjemnie i cicho. No i pstrykasz sobie i jest to popstrykać. O, właśnie tego szukałem. A, no jest takie coś. No sobie pochylenie, wszystko sobie można. Wszystkiego to nie. I tutaj o, masz telefon i samochód jeszcze. O, i można sobie nie, masaż. Żaden masaż. Masaż, to co? No. Dobra, a niech będzie, na piąteczkę. No, to ja sobie też. O, i właśnie, wielofunkcyjne, przezierne, to trochę podobne są te gałki przezierne jak w Mustangu, ale w Mustangu jest jedna, tak skromnie, a tu są dwie. Nie? No w Mustangu jest większy telewizor, ale jedna gałka, a tu są dwie takie gałeczki. I no te gałeczki widzę, są wielofunkcyjne. Widzę, że nie ma head-up display'a. No nie ma. No dramat. No nie dramat. No. Nie, no to go odstawmy. Weźmy no tak, co ma. Odstawmy, tak. Weźmy taki, co ma. Nie, to wszystko podgrzewane. Powiem ci tak. Fajny przywykłbym, przyzwyczaiłbym się. Ja też, o, Meridian tu jest. Tak, właśnie, audio też jest dobre. Tu jest dużo dobrych rzeczy w tym samochodzie, powiem ci. Znaczy czyli tak, rzędowa doładowana benzynowa szóstka, nie zelektryfikowana, no cóż, no cóż poradzić, ale pali mniej niż nie na hybryda. No. Osiągi, super. No 5,5 do paki, 250 na godzinę max. Fajnie czuję się. Kawał bagażnika. Może ciągać przyczepy. Skórka. Pneumatyka, napęd na 4. Skórka czy skóra? Wygląda jak skóra. Skórka, no nie wnikajmy, no. Wygląda jak skóra. Nie wnikajmy, wygląda jak skóra. To może być skóra, wiesz? Też kto wie. O, tak, zobacz, jak śmiesznie tutaj schowaczek otwierany przyciskiem z logo. Land Rover, ale dlaczego Land, a nie Range? Nie zmieściło się. Takie mieli. Jak wciskasz, tak, to ten samochód potrafi tak zamruczać. A i oczywiście to jest ta sama podłoga, płyta, kasku. Płyta podłogowa i tak dalej, co w F-Pace, tak? Dobrze mówię? F-Pace. Elektryczny? Nie, I-Pace, przepraszam. A, Jagular F-Pace. To jest tak, bo to jest taka wspólna konstrukcja, no zobacz, ale ten jest ładniejszy. Jadę tyle, ile można. Widać, że jest zielone, czerwone światło. To i tak, kurde, musi... No co, no przecież spokojnie jechał, no. No nie, no przepraszam bardzo, jechał szybciej niż ja. Nie czepię się. Ja nie czepiam się. Jak nie? Ja dobra, nie podoba ci się ten samochód? Bardzo. Mi też. Bardzo mi się podoba. Chciałbym go bardziej pokryty. Na pewno się zepsuje. W ten sposób... tłumię w sobie te emocje, że bardzo chciałbym go mieć, a mnie nie stać, więc... Mówię, że na pewno się no, popsuje. No i na pewno się popsuje. I dlatego go nie kupię, bo na pewno by się psuł. A jak to się popsuje, to ile to będzie kosztować, żeby to naprawić? A że mnie nie stać nawet, żeby kupić to, co dopiero naprawić. Nie byłoby cię stać na to, żeby naprawić. Dokładnie. Potem, no. No więc nie kupię go, ale gdybym mógł, to bym kupił. Podoba mi się. Gdybym mógł, to bym też kupił. No.
Nie jest bez wad. Bardzo bym kupił. Nie jest bez wad, ale takie wady, w którymi mógłbym pewnie żyć. Ale zepsujesz. Zepsuje się, na pewno. Na pewno zacznij się od masażu. Nie no, masaż nie. Ale masaż się popsuje. No. Nie, to by było szkoda. Zmieńmy samochód.